Dzień dobry. E, tak jak e, już kolega wspomniał, nazywam się Sebastian Kurzynowski i będę opowiadał dzisiaj o standardach WordPressa e, i o CodeSnifferze. Tak naprawdę skoncentruję się bardziej na code Snifferze, ponieważ e, code Sniffer to naprawdę bardzo ciekawe narzędzie, o, który, o, których, e, o którym wielu, wielu z nas naprawdę nie wie. Sam go odkryłem, szczerze mówiąc, przez przypadek, ale, ale uratował, mnie w, uratował mnie z opresji. Tak więc zaczynamy. Tutaj z, rzućmy okiem w ogóle o czym dzisiaj opowiem. Tak więc jak widzimy kilka podstawowych rzeczy, czym są standardy, standardy programowania, standardy z WordPressa, jak przestrzegać tych standardów, ponieważ nie jest to wcale takie łatwe. Oczywiście czym jest CodeSniffer, jak będziemy pracować z CodeSnifferem. Postaram się nie zanudzić Was technicznymi stronami, a raczej przekonać do tego, żebyście w domu sami chcieli sobie zainstalować i spróbować, bo to naprawdę oszczędza nam mnóstwo czasu. Zresztą o czym jeszcze opowiem. Ogólnie, czym jest standard programowania? Posiliłem się Wikipedią, tak jak każdy w takich wypadkach. Natomiast standard, standard programowania, a tutaj w Wikipedii był termin standard kodowania. I Jak widzimy, ładny. Jest Mamy nasze opis to pis pisanie kodu źródłowych programów komputerowych, zasady służące do zunifikowania, czyli ujednolicenia wyglądu i zachowania kodu. Standard kodowania może obejmować wiele aspektów kodu programu. No i między innymi to jest właśnie formatowanie, konwencje nazewnicze, komentowanie kodu, konstrukcje programistyczne. Czyli tłumacząc to na nasz ludzki język, jest to zespół jakichś zasad, który jeżeli my, który yy, Yy, określa to, w jaki sposób będziemy pisać nasz kod. Jeżeli będziemy tego przestrzegać i, yy, i ludzie faktycznie będą stosować się, kilka osób będzie stosowało się do tego samego standardu, to kilka osób będzie wiedziało, faktycznie, będzie jakby szybciej, yy, będą w stanie szybciej znaleźć w tym, yy, w tym kodzie to co, jest, to, co jest potrzebne, dlatego że wszyscy przestrzegamy tych samych zasad, tak? Teraz pora nały gwod, żeby się nie rozpędził za mocno. I tak. Tak więc wiemy, że standard programowania to jest jakiś zespół zasad, jak mamy pisać kod. No i pojawia się pytanie, czy WordPress ma własne standardy. Byłem tutaj na wielu świetnych prezentacjach dzisiaj. Oczywiste jest, że WordPress ma swoje standardy programowania. Jedni je lubią bardziej, drudzy mniej, ale ma. I żeby wam pokazać te standardy, wybrałem się, wybrałem się właśnie na stronę WordPressa. Nie są one wcale zatajone. Możemy je sobie śmiało przejrzeć i nawet spróbować się do nich stosować. I właśnie gdy wybrałem się na tą stronę WordPressa, zobaczyłem, że WordPress określił, jak powinniśmy, jak powinniśmy pisać kod php jak powinniśmy tworzyć i układać znaczniki HTML-a. Jak powinniśmy pisać CSS-a oraz JavaScript. Jako, że głównie piszę w PHP, to pokażę Wam kilka takich podstawowych rzeczy z właśnie tego standardu programowania WordPressa. No i między innymi, właśnie ja, ja, ja kliknąłem tutaj ten pierwszy link, czyli WordPress PHP, Coding Standards, no i tam między innymi znalazłem coś takiego. Czyli Wordpress w swoich standardach faktycznie, jeżeli piszemy php nie zaleca pisania i if oddzielnie, ale zaleca, żeby, żeby pisać to razem, tak? To nie jest, nie jest to jakiś wielki wymóg, ale, ale faktycznie standard obejmuje nawet tego typu detale. Oraz to jest, to, jest, to jest dość ciekawe, właśnie naming conventions, czyli konwencja nazewnicza, czyli faktycznie jak powinniśmy nazywać te zmienne. Bardzo często zaglądając do kodu od moich nawet kolegów z pracy, yy, widzę, że te, to nazewnictwo, yy, ten sposób nazywania nie jest przestrzegany. I co to powoduje? Na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał pisać moduł lub jak, jakąś klasę i nazwie ją nie w taki sposób, jak powinien, albo nazwie plik nie w taki sposób, jak powinien, to mój autoloader już nie będzie w stanie tego obsłużyć. Czyli ja już, czyli automatycznie wyrzuci to błąd, i dlatego, że klasy nie może znaleźć. Ale jeżeli ta osoba faktycznie przestrzega tych samych standardów, czyli standardu e, WordPressowego, e, jak nazywać nasze klasy i jak nazywać nasze pliki, to w, dodając to, ten, ten komponent do mojej wtyczki e, nie, nie spowoduje to żadnego błędu, element zostanie znaleziony i faktycznie będzie działał, będzie wykonywał swoją pracę. No i nie wiem, czy trzyliście właśnie o Yoda conditions, czyli we wszystkich, we wszystkich if najpierw wstawiamy wartość, której oczekujemy, i później ją przyrównujemy do czegoś. Czyli jest to trochę logiczne, bo w mojej głowie zawsze się układa, że jeżeli moja zmienna będzie wynosiła 10, to wtedy zrobię coś. Jednak. WordPress zaleca, żeby pomyśleć o tym, jeżeli 10 to będzie moja zmienna, to zrobię to. I dzięki temu, ja zauważyłem po czasie, że faktycznie w tym kodzie yy, to się rzuca w oczy. Ta pierwsza wartość rzuca się w oczy i, i, i trochę, trochę, trochę to uja ułatwia. Oczywiście nie zawsze, ale, ale, ale ma, to, ma to trochę sensu. No i jak już widzimy, mamy różnego rodzaju standardy. Mamy... Yy, Mamy te zasady tworzenia naszego, naszego oprogramowania, pisania tego kodu. No i ktoś powie: Super, chciałbym tego przestrzegać. I jak to teraz zrobić? No, otwieramy, otwieramy tą, tą stronę PHP, ze standardem PHP WordPressa. A tam widzimy, to jest naprawdę, można skrolować dwie minuty i tego jest dużo. No i pojawia się pytanie: No, ale jak? Mam nauczyć się wszystkich zasad na pamięć? Doskonale wiecie, tak samo jak ja, tak samo każdy, każdy z Was, uczymy się tysiąca rzeczy każdego dnia, No stop musimy się rozwijać i jeszcze teraz wgrać do, do głowy całą wielką stronę wszystkich standardów jest absurdalne. A co jeżeli ktoś powie na przykład jakiś inny standard, nie, Word, nie wordpressowski, nie, PSR-4, PSR-0? Mamy się wszystkiego uczyć? No oczywiście, że nie. Programiści są leniwi, <grym> wszyscy to wiemy i z tego właśnie powodu... Mamy narzędzia, które nam w tym pomogą. I tak, tą kluchę specjalnie umieściłem na tym slajdzie, bo chciałbym poruszyć kilka tematów jednocześnie, czyli zautomatyzowana kontrola jakości wewnętrznej przy użyciu Sniffer. Tak, zautomatyzowana, dlatego że nie będziemy sprawdzać każdej linijki kodu i szukać tego w standardzie, czyli będzie, będzie działo się to automatycznie. Kontrola jakości wewnętrznej. Czyli tak, mamy ogólnie dwa rodzaje jakości. Nie chodzi mi o dobrą i złą, bo to jest zupełnie inna podziałka. Mamy dwa rodzaje właśnie tej jakości, wytwarzając, wytwarzając oprogramowanie. Mamy jakość wewnętrzną i jakość zewnętrzną. Jakością zewnętrzną jest wszystko to, co czyni naszego klienta zadowolonego z naszego produktu. Czyli to wszystko, że te, że te wszystkie hovery nad batonami zmieniają te, te, te klasy, że tam to świeci, że fajerwerki. Naprawdę wszystko to, co uczyni go szczęśliwym, tak? Ale, I to jest właśnie jakość zewnętrzna. Zewnętrzna, bo wychodzi z naszej firmy do klienta. I teraz pojawia się pytanie, czym jest jakość wewnętrzna. Jakość wewnętrzna to wszystko to, co sprawi, że gdy my zachorujemy... I siedzimy w domu, a nasz kolega musi coś naprawić w projekcie, to on będzie szczęśliwy. On będzie szczęśliwy, dlatego że dbamy o jakość wewnętrzną. Czyli wcześniej też dzisiaj widziałam prezentację, była bardzo ciekawa, o tym jak chłopaki zoptymalizowali procedury wytwarzania programowania I właśnie oni zaczęli skoncentrować się na jakości wewnętrznej, bo to jest bardzo ważne. Yy, dlatego, że Dlatego, że te projekty, nie może być tak, że pracuje 10 osób w software house i 10 osób jest niezastąpionych, bo każdy ma swój projekt. No to, to jest odrobina absurdalne. Jednak w firmie, w której ja pracuję, faktycznie zdarzało się tak, że y, trzeba było dzwonić, ciągać ludzi, tylko i wyłącznie dlatego, że y, ten projekt był postawiony w jakiś dziwny sposób przez, przez jedną osobę. A następna nie była w stanie zrozumieć, yy, tak naprawdę w jaki sposób ma w ogóle wystartować to środowisko. Yy, dlatego yy, jakość wewnętrzna to jest ustalenie jakichś standardów, które ułatwiają nam pracę nad jednym projektem, na przykład dla kilku osób, przekazywanie projektu, wszystko właśnie między innymi, między innymi code sniffer pomoże nam to utrzymać. A code sniffer jest yy, statycznym analizatorem kodu, czyli yy, Wyobraźmy sobie, że piszemy ten kod yy, przy komputerze, ale przyszedł ktoś i posadził nam takiego małego, upierdliwego gościa za naszym ramieniem. I ten gościu z nudów w życiu nauczył się wszystkich zasad właściwego programowania według WordPressa. I za każdym razem, gdy zostawiamy jakąkolwiek linijkę, w której jest jakiś błąd, jakieś odstępstwo od tego kodu, to on nas puka w ramię po raz 1743 i mówi: Ej, kolego. Według standardu numer to, to, to i to. Zrobiłeś coś źle. Popraw to. I to jest właśnie code Sniffer. To jest ktoś, kto pilnuje nas, żebyśmy przestrzegali tych standardów. I dzięki temu podnosili jakość wewnętrzną oprogramowania, które wytwarzamy. I znowu przerwane woli. Czy tak jak już powiedziałem, czym jest Code Sniffer? Czyli statyczny analizator kodu. Analizuje kod statycznie, czyli nie przepuszcza go przez interpreter. Czyli po prostu, tak jakby człowiek czytał, faktycznie linia po linii sobie przegląda i porównuje według regexów i innych zasad z, ze swoimi standardami, które, które ma zarejestrowane. I pytanie, dlaczego ja zacząłem używać w ogóle Code Sniffera? Otóż odpowiedź to PHP 5.3 oraz mój stażysta. Tak. Yy, Stworzy, stworzyliśmy produkt w tym roku yy, i miałem już około 3-4 tysięcy aktywnych instalacji. Zaczęły pojawiać się etykiety, że jest yy, syntax error. Mówię: No, jak to jest możliwe, że jest syntax error, skoro u mnie wszystko działa. Standardowy problem, chyba każdy to miał, nie? Tak, I okazuje się, że yy, no, ja piszę do PHP-7 praktycznie większość kodu dlatego, że większość klientów faktycznie namówiliśmy na to, że, żeby, żeby dbać o to, wiadomo, dwa razy więcej likwidacji obsługujemy i tysiąc innych rzeczy. I okazało się, że ci klienci, którzy zgłaszali te błędy, te etykiety, które dostaliśmy, one właśnie dotyczyły serwerów, które były na 5.3. No i teraz ja sobie spojrzałem na, do mojego edytora i widzę, że mam tutaj około 5 tysięcy linii kodu. Nie mam zielonego pojęcia, czym się różni... Znaczy wiem, jakie są przewagi siódemki, ale nie pamiętam, czego nie było w 5-3. A teraz mam kilka tysięcy linii kodu i muszę tak zrobić, żeby to działało. Bo dziwne jest to, że jeżeli tego błędu nie rozwiążę, to z dnia na dzień tych ticketów będzie coraz więcej, coraz więcej. Jakby marketing wtyczki może też paść przez coś takiego. Dlatego, że z dnia na dzień coraz większa frustracja klientów spowoduje po prostu, że przestaną z tego korzystać i przestaną to instalować. Tak, a. I właśnie wtedy odkryłem pewne standardy do Kołcnifera, o których jeszcze opowiem. No i stażysta to jest druga rzecz. Otóż, mój stażysta, który przyszedł, miał naprawdę szczere, dobre serce do pracy. I naprawdę każdy z nas tak przychodzi, chce zacząć, chce się naprawdę jak najbardziej przyłożyć do tej pracy, jak najwięcej się nauczyć. No ale niestety, każdy z nas popełnia takie błędy, które utrudniają pracę innym. I ja zdecydowałem po moim, mojej jakby którejś pracy z kolejną osobą, którą w szkole, że pierwszy dzień pracy ja poświęcam tylko na pomoc w ustawieniu całego środowiska programistycznego dla mojego stażysty. Zainstalowałem mu Code Quality Tool, o którym zresztą później wspomnę. Zainstalowałem mu standardy WordPress'a i tak, tak pomogłem mu ustawić ten jego edytor, żeby nie był w stanie wypchnąć złego kodu. Na repozytorium. Pierwsze dni to była dla mnie naprawdę udręka, bo co 10 minut, nie wiem, co 10 minut, ale co pół godziny miałem telefon na slacku, że słuchaj, nie mogę tego wypchnąć. No i tłumaczyłem mu pomału, pomału, ale te efekty, które ten sposób kodu, jaki on, znaczy ten kod, który on teraz tworzy po dwóch, bo został u nas w pracy i teraz już pracuje, jest zatrudniony. Po dwóch czy tam trzech miesiącach pracy jest niesamowity. Naprawdę to jest człowiek, który uczył się praktycznie od zera, i na dzień dzisiejszy jego wtyczki bardzo często są nieporównywalnie lepsze z tymi, które ja na przykład pisałem po, po roku pracy. Tylko i wyłącznie dlatego, że ten posadziłem mu tego gościa tu z jednej strony i go pukał za każdym razem, jak on jedną linijkę kodu chciał zepsuć, tak? A tutaj chciałem wam pokazać możliwe, że nie będzie to dobrze widoczne w każdym razie. To jest coś, co spowodowało, że musiałem szukać tego code sniffera, bo domyślam się, że nie wolno tak robić, No i tam w pośpiechu faktycznie odwołałem się, po lewej stronie widzimy, że to w 5.3 powoduje błąd, a w 7.0 nie. Po, po lewej stronie odwołałem się od razu do, do rezultatu exploda, do, do elementu tablicy. I to nie jest możliwe w wersji 5.3 i przez to właśnie miałem ten, dostawałem te etykiety w GDPR, znaczy w tej wtyczce, którą, którą, którą robiłem do GDPR, czyli do RODO. I tak. Tak więc już wiemy, że jest code sniffer. Mam nadzieję, że Was odrobinę przekonałem do tego, że faktycznie może być potrzebny. Eee, przy Zresztą też bardzo dużo się nauczyłem dzięki CodeSnifferowi, bo zobaczyłem, że ten CodeSniffer faktycznie nam pokazuje bardzo często, nawet yy, takie rzeczy, które, byśmy, które działają, które, które są w porządku, ale bardzo często mówi słyj. Nie, WordPress sobie życzy, żebyś tej funkcji raczej nie używał, chociaż, chociaż jest w WordPressie, jest natywną funkcją, ale żebyś jednak ten, ten problem rozwiązywał w zupełnie inny sposób. Między innymi sposób porozmawiania z bazami danych. No i tak, No i zainstalujmy tego CodeSniffera. Jak widzicie w Google, jak zacznę wpisywać CodeSniffer, zobaczymy, że jest w PHP Stormie, jest w NetBeansie. Możemy ściągać różnego rodzaju standardy, nie jest to nic skomplikowanego. Ja akurat używam Bru, PHP Storma i skorzystałem z repozytorium GitHuba, na którym właśnie znajdował się ten CodeSniffer. Naprawdę każdy z nas jest w stanie to chwilę mamy zainstalować. Możemy użyć również Kompozera. Nie ma z tym żadnego problemu. No i pojawia się pytanie. Jak już zainstalujemy go, to jak z niego korzystać? Możemy korzystać na przykład w terminalu. Nie jest to nic skomplikowanego. Właśnie widziałem, wcześniej rozmawiałem z Marcinem Pietrzakiem, którego zresztą pozdrawiam. Nie ma go tu niestety. On właśnie w terminalu w ten sposób używa, używa swojego, swojego Code Sniffera. I jak widzimy, no tak się stało, że teraz bardzo dużo rozmawiamy o Gutenbergu, to <gryw> pozwoliłem sobie wrzucić główny plik Gutenberga do sniffera. Jak widzimy, jakby nic nie było, to by ten drugi napis był bezpośrednio pod tym pierwszym, jednak okazało się, że kilka błędów nam wyrzuciło. No, są jakieś odstępstwa, niektóre rzeczy, jak widać, wymagają, wymagają takiego ręcznego sprawdzenia, a to był tylko jeden plik. Wrzucałem też inne. I jest ich, było ich dużo więcej. Jak już tak rozmawiałem codziennie Gutenbergu, to myślałem, że też coś dodam na ten temat, tak? E, tak, tu miało być w PHP Stormie, ale, 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 ale nie będę włączał włącza tego filmu, bo e, czuję, że mi nie staczy czasu, ale opowiem wam, że w PHP Stormie, jak ja używam tego sniffera. Otóż w PHP Storm robi coś takiego, jak na, właśnie na bieżąco sprawdza na kod. Czyli to, co ja muszę zrobić, żeby mój PHP Storm zaczął obsługiwać to. To ściągam, instaluję sobie na moim komputerze, tak jak w moim przypadku, na przykład globalnie. Instaluję sobie code sniffera. Zainstalowałem tego code sniffera. Teraz pora, żeby mojemu edytorowi, a dokładnie mojemu y, IDE, powiedzieć, gdzie jest code sniffer. I to właśnie robię. Wybieram się do ustawień w PHP Stormie. Mówię, tutaj jest plik, który, który właśnie jest tym code snifferem. PHP Storm przewidział to, że ludzie będą chcieli w nim używać właśnie Code Sniffera. I w, jak już powiemy mu, gdzie jest ten Code Sniffer, i on zwaliduje to i powie, że faktycznie Code Sniffer jest i działa, to wtedy wybieramy się w drugie miejsce w ustawienia naszego PHP Storma i tam wybieramy standard, w którym byśmy chcieli, w którym byśmy chcieli faktycznie. E, dokonywać tej inspekcji, ponieważ nasz PHP Storm przeprowadza mnóstwo inspekcji e, w trakcie, gdy my piszemy nowy kod. I możemy tam dodać właśnie jeszcze jeden mały ptaszek i, ej, kod sniffera też proszę użyj. Użyj, wybierz i sobie z drop-downa wybierzemy standard, którego chcemy przestrzegać. Ogólnie te wszystkie standardy WordPressa są e, e, też e, jakby e, dodane e, w tych tak zwanych setach. Do, do naszego code snifera. Więc możemy sobie z GitHuba bez problemu pobrać i dorzucić do, pli, do, do pliku, w którym znajduje się e, faktycznie nasz, e, nasz code snifer i, i będziemy wszystkie standardy widzieli w naszym PHP Stormie. No tak, tak więc zainstalowaliśmy sobie tego PHP Store, zainstalowaliśmy sobie tego CodeSniffera I e, teraz chcielibyśmy dodać jakiś standard, bo wiadomo, PHP, e, nasz CodeSniffer ma te standardowe, e, ma te podstawowe standardy do, e, do, do sprawdzania właśnie tych starych standardów, ale też możemy dodać swoje customowe. Możemy je ściągnąć. Ktoś ludzie przygotowują już standardy, m.in. na przykład WordPressa. I jakby umożliwiają ich ściągnięcie i rozszerzenie możliwości naszego narzędzia. My, Ja Wam teraz pokażę, jak, jak to zrobić z PHP Compatibility. A najpierw powiem, czym w ogóle jest to PHP Compatibility. Jest to, standard, jest to właśnie standard, który pozwala nam sprawdzać kompatybilność z wersją PHP, -a. bo to jest coś, co było mi potrzebne. To jest coś, co właśnie rozwiązało te wszystkie moje problemy z tymi ticketami, tyk o których opowiedziałem. Otóż yy, ja właśnie yy, borykając się z tym problemem, znalazłem to, ściągnąłem, wrzuciłem do, wrzuciłem do, yy, inaczej, od początku, znalazłem na GitHubie, ściągnąłem, wrzuciłem do standardów mojego code -sniffera, a dokładniej powiedziałem mojemu code Snifferowi, gdzie to jest, gdzie on może to znaleźć i zacząłem z tego korzystać. U ustaliłem zakres, w jakim ma sprawdzać. Powiedziałem, od 5-3 masz, masz lecieć do 7. I on mi powiedział, ej, zobacz. Tak jak pokazywałem wcześniej na tym slajdzie, powiedział, ej, zobacz, tutaj odwołałeś się do tego elementu tablicy, a tak nie powinieneś robić. I tak jak mówiłem, ściągamy z repozytorium, rejestrujemy ściągnięty standard code sniffer. czyli... Jedna linijka kodu. Tylko zastrzegam, tam jak widzimy path to PHP Compatibility, to faktycznie musi być, musi być yy, ścieżka absolutna. Dlatego, że ja nie doczytałem tego i mi nie działało. Jak doczytałem, okazało się, że działa. I jak już dodamy to, no to sprawdzamy sobie, mamy PHP CS, to jest właśnie odwołanie do, do naszego programu Code Sniffer minus I. I to nam listuje wszystkie standardy, które mieliśmy zarejestrowane w naszym CIFER-ze. I jak widzimy, pojawiło się nasze PHP Compatibility. Wyobraźcie sobie, że teraz to instalujemy właśnie po to, żeby sprawdzić, czy nasz kod jest kompatybilny z wersją PHP 5.3. No i faktycznie, pojawiło się, jest. No i jak już mamy to zainstalowane, teraz musimy powiedzieć dla tego standardu PHP Compatibility, w jakim zakresie chcemy sprawdzać. No i ja, tak jak mówiłem, chciałem sprawdzić od 5.3. Akurat tutaj na, na przykładzie jest 5.5, sprawdzi, chciałem sprawdzić, czy nie będziecie spać. Nie ja tak naprawdę źle to wkleiłem, a później się okazało, że już, już nie zdążyłem zmienić. Tak więc e, tam sobie wpisuję, gdzie jest to 5.5, zmieniłem na 5.3 i wybrałem się do mojego PHP Storma. W moim PHP Stormie przy CodeSnifferze powiedziałem, wiesz co, teraz zmieniam na standard PHP Compatibility. I zobaczcie, co się dzieje w moim PHP Stormie. Ja pisząc tego rodzaju kod, którego normalnie nie powinienem pisać, pokazuje mi się informacja, że nie powinienem tego robić, bo tego nie ma w wersji 5.3. I to, I to jest dla mnie informacja, że jeżeli ja teraz to wypnę, to znowu dostanę bilety. I tak jak mówiłem, ja ściągnąłem w tym momencie PHP Compatibility. Moim zdaniem to jest niesamowite narzędzie, polecam je każdemu, ale możemy również ściągnąć sobie standardy WordPressa. I możemy przy każdej linijce kodu sprawdzać, czy przestrzegamy danych, danych standardów. Tak jak tutaj widać, jeżeli ściągniemy z GitHuba to, to, to całe repo z tymi standardami, to jest ich więcej niż jeden. Mamy Core, Docs, Extra i VIP. One się w pewien sposób od siebie różnią. Nie będę teraz tego omawiał. Jednak mniej więcej widać na, na tej rozpisce, że jedne zawierają się w drugiej, jedne są bardziej restrykcyjne, w drugie mniej. Jeden jest na przykład o, o dokumentacji. Tak? Wszystko naprawdę jest fajnie opisane w, na GitHubie, dlatego zachęcam do wybrania się tam, obejrzenia tego i jest naprawdę bardzo, bardzo użyteczne. Tak, jak mówiłem, zamieniło mojego, mojego stażystę w naprawdę ogarniętego człowieka, który wie, co pisze i dlaczego. Nie to, że miał coś do stażystów, oczywiście. Bo nie mam. I tak, i pojawia się pytanie: własny standard. Moja odpowiedź to czemu nie? Oczywiście na razie nie chodzi mi o pisanie własnych klas do kołdcifera, bo to też możemy robić, ale chciałem Wam pokazać, że możemy sobie powiedzieć, że słuchaj. Chciałbym mieć standard, który łączy kilka innych standardów i dzięki temu, na przykład, za jednym razem sprawdza dużo więcej niż normalnie. I żeby, to, żeby w ogóle mieć swój własny standard, na pierwszym obrazku widzimy, że, mam, że stworzyłem plik XML, muszę go umieścić w folderze z innymi standardami, i faktycznie wystarczy. Tyle kodu, żeby, żeby już mieć swój własny standard. To, co ja zrobiłem w tym napisie REF, na tym pierwszym obrazku, WordPress VIP, po prostu chciałem, stworzyłem referencję do innego standardu. Wciągnąłem cały standard. I jak widzicie, jak sprawdziłem, okazało się, że jest. I jak sprawdziłem w moim PHP Stormie, okazuje się, że pojawił się. Wspaniała nazwa SEBA Standard. No i jest tak, że możemy zaciągnąć całość, a może cały standard do naszego standardu, a możemy zaciągnąć jakieś sniffy lub y, ogólnie reguły. No i jak widzicie, ja sobie przejrzałem dokumentację na GitHubie i powiedziałem, chciałbym ten global keyword zaciągnąć. Chciałbym wrzucić do swojego super standardu, dlatego że będzie mi to potrzebne. I faktycznie, biorę, do dodaję kolejny rule i piszę najpierw, który standard, y, potem jakiego języka dotyczy, bo one są po ładnie pogrupowane w folderach i potem piszę Global Keyword. Błąd, który mi się pojawił, gdy faktycznie to konfigurowałem, był taki, że ja przekleiłem Global Keyword, sniff.php i nie działało. Ale jak skapnąłem się po tych 5 czy 10 minutach, dlaczego, to naprawiłem i okazało się, że działa. Chociaż wiadomo, rzadko kiedy winimy siebie o, o błąd, a raczej szukamy tego oprogramowania. Eee, I tak, możemy oczywiście, zachęcam też odwiedzić dokumentację z CodeSniffera. Możemy tam faktycznie znaleźć dużo, raz, że dużo takich właśnie metod sprawdzania tego kodu, ale z drugiej strony mamy też możliwość dopasowywania tych metod. To, co ja tutaj zrobiłem, to znalazłem właśnie tego SNIFa, czyli ten zespół metod sprawdzania do zakazanych funkcji i Zmieniłem sobie, żeby mój ten wspaniały stażysta, gdy za każdym razem napisze vardampa, że mu ten PHP Storm podkreślił, że zamienił to na Delete. This. Tak na wszelki wypadek. Tak, żeby przypominało mu się, że będzie widział te zygzaki, to się zastanowi dwa razy, czy na pewno to było usunięte, czy nie. No i oczywiście, może jak pokazałem, możemy zaciągać całe całe standardy, a możemy również zaciągać, możemy również zaciągać pojedyncze sniffy, czyli te rusety. Możemy sobie stworzyć naprawdę fajny standard, trzymać na jednym repo i, i poprosić wszystkich współpracowników z firmy, żeby faktycznie też używali tego kodu snifera. I, za, jak mówiłem, zachęcam do czytania tej dokumentacji, bo jest naprawdę bardzo prosta i, i można znaleźć dużo fajnych parametrów, które fajnie dopasujemy w jednym pliku i będziemy mieli takie narzędzia, jakie jest nam potrzebne. I tutaj jest właśnie coś, co mi się też bardzo przydało. To jest y, Code Quality Tool. I ogólnie działa to tak, że możemy właśnie do grupy HP, nie wiem czy ktoś słyszał o grupie HP, ktoś używa tego? Nikt nie używa grupy PHP? OK. Tak więc to, y, to jest takie narzędzie, które odpala nam różnego rodzaju zadania tuż przed... Y, Tuż przed komitem, i jeżeli któreś z tych zadań faktycznie nie przejdzie w taki sposób, jak miało przejść, to ten komit będzie zablokowany. I właśnie do tego możemy podpiąć naszego, naszego Code Sniffera. Ten Code Sniffer. Określamy, jakie standardy, i określamy ważność błędów i na przykład jaki język ma być. I wtedy faktycznie w momencie, w którym odbiegamy od tych standardów, nawet nie jesteśmy w stanie zrobić komita. I dzięki, temu, I dzięki temu jesteśmy zobligowani do, do poprawienia tego. Ale oczywiście czasami musimy zignorować część pliku, i tutaj pokazuję, jak zignorować część pliku. Yy, dodajemy po prostu w komentarzu i CodeSniffer czytając to, analizując, widzi, dobra, na to nie zwracam uwagi, pójdę sobie dalej. I podsumowując, polecam wszystkim yy, różnego rodzaju narzędzia, które poprawiają jakość kodu, ale działają też automatycznie. Nie mamy dużo czasu na to, żeby myśleć nad tym, jak piszemy, ale warto jest poświęcić ten jeden dzień, żeby znaleźć narzędzie, które będzie pracowało na naszym komputerze przez następne 10 lat i będzie za każdym razem robiło tą samą dobrą pracę. Będzie sprawdzało, bo my jako ludzie popełniamy błędy, komputery oczywiście też, ale komputery popełniają ich znacznie mniej niż ludzie. Nie oszukujmy się, tak jest. I to w sumie wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać.